Halo, dzień dobry, witam na kolejnym live'iku z tegoż, z Workersów, dzień dobry. Witam, witam, witam. Czemu oni mnie wywożą? Nie wiem. Cześć Panowski. O, pan Panowski. Jak dobrze, że widzę. Pytanie mam takie za milion punktów. Się może znać. Chciałem przewodzić sobie rzeczy z tego silosa. Tutaj. I mam takie tiry tutaj. I mam zaznaczone, że mam tu ładować, tam wyładowywać, a to nie działa. Dlaczego to nie działa? O, dobra, dziękuję bardzo. Serio, jedno tu jest tylko? Nie, dwa. Dobra, tutaj eksportuję rzeczy. Gra sobie na trybie turbo, żeby pieniądze zarobić z tego mojego ropociągu śmiesznego. Kurde, prawie wszyscy mi tu robią. Ja cię pierdzielę. Ten jest. Mam masę za dużo. Szpital widzę jest potrzebny. Nie? Chyba nie wiem, który to był. To jest ropa. Paliwo. Masa. Jednego brakuje. Chyba były dwa na paliwo takie zwykłe, nie? W sensie tą ropę nieprzetworzoną. Też jest. Ale jak były chyba dwa na tę ropę, to może zmienimy to na masę bitumiczną. No, pojechał. Pewnie jakieś śmieszne pieniądze. Trzydzieści koła. Dobra. Tu mam do dupy, bo tu strasznie wolno będą to wozić tymi samochodami. Ten żwir stąd. Już cement pełny jest, dobra.
A nie tym? Czy to taśmę mogę wyrzucać? Okej, okay, dobra. Ile to kosztuje? 100 tysięcy. Gdzie jest wejście? Tu jest wejście. Dobra. My trochę stoimy. No to jest basa też. To dwa na ma... Dobra, chyba nic nie stanie. Jak moim węglem? Działa. Tylko dalej muszę ogarnąć połączenie tutaj tego żwiru cholernego. Jakiś śmiech na sali jest. No i zimno się robi już. Nie wiem, czy na ciepłowni mnie stać. O, masa się ładuje. Dobrze, to i paliwo pójdę teraz. Tak. No, nie będę chyba ciągnął tej ogrzewania stąd.
Pogoda, cały dzień sypie śniegiem, ale przyjemnie, byłem na zewnątrz poza chlupą, to nawet okej jest, tak. Jest nawet tak tragicznie zimno. Dobra, jak ogarnąć te cholerne żwiry tutaj? Traganie tego żwiru, kurde, jest bez sensu, ja muszę tu żwirownię tu postawić. No, to jest drogie. O 150 koła, no to będę miał 300 koła tutaj. Taśmą tu wybrzeżem jechać, mówisz? Tu mamy już składzik. Tu chyba mogę nawet żwir postawić. Tu dużo nie trzeba tego, nie? Tu widzę te dwie koparki. To daje radę. Co robią ludzie w tym? Ktoś robi. Tak samochodami to wodzić to... O, dobra. To wywali to. Będę musiał samochodami wozić potem ten cement. Taki myk chciałem zrobić, żeby porobić sobie w różnych miejscach magazyny. Trzymać rzeczy do budowy w tych magazynach. Dobra. Czy to jest tak w miarę ogarnięte? Ropy jest. Dobra. To nie ma ciepła. Mam taki oil heating. Ropę. Albo zwykłą ciepłownię na węgiel. Taką małą ciepłownię bym postawił. Starczy na całość. Tutaj. Pyk. Tutaj do takiego taki mały składzik na węgiel. Jak tutaj. No wiem, że smrodzia ma to. W pędzlu to mam. Dobra, może przyjadą. Trzeba patrzeć tak na pieniądze. On będzie trochę stał.
Paliwo. Nie, ty nie idziesz na paliwo, ty na ropę idziesz, tą zwykłą. Na paliwo mi starczy ten duży. Akurat się to dorobi. Tak mi się wydaje. To powinien obrócić. Kiedyś przyjadą. Za alkohol, 12, nie takie drogie widzę. Ale jest jakieś. Tutaj 300 ton. 600. Może starczy przez zimę, nie wiem. Chociaż mam dziwne wrażenie, że wywiozę. Wywiozę to w cholerę. Ja pojechali wstawić ten. A jeszcze biorą ten żwir, wiozą, dobra. Więc tak. Gdzie to położyć? I tak muszę ludzi tutaj powciągać. Czy coś nie chcą jakieś te? To jest ropa. Nie, tu nic nie ma, dobra. Więc tu muszę jakoś żwir gdzieś wsadzić. Może tutaj. Nie, dupa. Z tej strony mam taśmy. Znaczy zawsze mogę te silniki tam naokoło polatać tymi, nie? Z tej strony może. I na silnikach to potem nam... Czemu nie? Mam te kopary? Mam.
Muszę wyrównać tutaj. No. Dodajmy, że jest równo. Dobra. Kamieniołomy, że tutaj będą kamieniołomy, nie wiem. O. Ścieki będą się dociągnąć. 50 koła, może być. Dobra. Jezu, ten kaszel. No jest węgiel, jest ciepło. Tylko tu nic nie ma w tym mieście jeszcze. Dobrze. Muszę na przystanek wrzucić jakiś. Albo bloki. O. W sumie mogę tutaj zrobić sobie jeszcze przecież ten. Patyk załadunkowy tutaj na to. O. Tutaj potem sobie to ładować i budować drogi. A druty będę musiał przestawić. Dobra. Teraz spróbujmy to sobie. O. O! Jest. Czemu to jest takie drogie? I za dwie taśmy zapłacę więcej niż za cały zakład. Kurde.
Tu to stali. Gdzie to jest stal? Tutaj gdzieś. To nie ma miasta żadnego, bogacice są. Znaczy, to jest to pomysł na razie, ale jak już zacząłem ten cement, to sobie skończę ten cement i zabierzemy się wtedy właśnie za... Ty jeszcze tu stoisz? Jezu. Za potem hutę stali sobie zrobimy, tą bogacica. Tu my ten cement już sobie zrobimy. Chciałem teraz sobie jakieś autobusy puścić. Żeby dodać kolejny przystanek, to muszę kliknąć na przystanek ten i potem doda się potem, czy przed? Właśnie dodać za, nie? O Jezu, ten kolor. O, dobra. Dobra. Teraz kamieniołom. Tak, słupy. No ale zastanawiam, jak tam mój prąd w ogóle, muszę zobaczyć prąd. Kurde no. Nic nie widzę. No nie, paliwko to ja tutaj sobie ten. Będę woził pan, dużo paliwka. A jeszcze mogę podpiąć się 4T. Więc sobie postawię.
Odśnieżarki muszę kupić też. No nie mam pełno. Cholera, muszę to. To duże kupić za 50 koła. Nie stać mnie. Dobra, w dupie to mam na razie. Gdzie jedziesz? Gdzie jedziesz? Gdzie oni jadą? Kop. Tu nic nie ma. Gdzie oni jadą teraz? Paliwo kupiłem, tutaj jest paliwo przecież. Gdzie oni jadą? Ale no jak za późno? Ja pierdzielę, jak to jest głupie. A w dobra, jak już w dupie to jak jadą, to niech jadą. Gówno widzę teraz, bo jest ciemno. Jeszcze to ogrzewanie pilnować. Do której stacji, przepraszam? Wiecie co? Oddzielę. Dobra. Gdzie oni wchodzą? A! Hm.
Beton, nie asfalt, ja mam cement. Ja mam tu żwir jakiś, a nie ma. Dobrze. Jeszcze muszę kupić ten. No. Chyba to, nie? Nie. Ma zajezdnię taką tą. Patrzyłem na pojemność i cenę. Te mają po 12, a były tanie. Jakieś kino potrzebne. Kino i basen. Jezu, jak mnie ciśnie kasza.
Jak tam mój prąd? Jeszcze git. Jeszcze pompuję. Pierdzielony. No, 600 ton jeszcze mam tego zboża. Nie wiem, czy to dużo. Dobra. No tu mam betoniarnię, jeszcze mogę walnąć. Która nie jest za duża. I mogę teraz beton robić tutaj, w tym miejscu. No potem skoczyć na prawo, na górę, robić tam stal. Czemu nie? Ktoś zgrabnie to połączyć. Nie no, skład żwiru mam ten. Ze żwirowni będzie tu na skład żwiru szło i na cementownię będą szły. To jakiś rozdzielacz sobie zrobię tylko tutaj. No to cement silos, nie? Chciałem podpiąć już pod istniejące, że tak powiem. To bym zrobił to sobie jakieś wyjście tutaj na ten. Czy nawet to wywalił i tutaj robił wyjście. Gdzieś to przesunął, czy coś. Nie, bezpośrednio, tak. Bezpośrednio z tego składu i z tej, z tego silosa. I porobię sobie takie magazyny w miastach. Nie, przy betonu się nie składuje nigdzie, nie? Nie. Ten szalony mi to dowiózł. Odśnieżył mi. To trzeba na miejscu robić. A to nie jest w sumie takie drogie, bo to byle gdzie można postawić. Na razie to zróbmy. Na razie robotników nigdzie nie ma. Niewiadomych przyczyn. Trochę niepokoi. No, po zimie to się może ogarnie, zobaczymy jakoś. W sumie tutaj też mogę zrobić cementownię i betoniarnię, nie? Bo to jakby... Muszę trochę zatoki ukraść. W tym miejscu to może zrobić. Był cement, beton na przykład na sprzedaż do, za dolary czy coś. Plus na budowę tutaj. Idziemy robić tutaj. Stal. W Bugacicach.
to będzie cholera znowu mnie kosztować miliony monet, a tu prądu w ogóle nie ma. Ewentualnie z nowych bogacic zrobić elektrownię. Elektrownię na węgiel. Jest trochę węgla tutaj. Nie, tu mam węgiel. Tu mogę z tych zrobić elektrownię na węgiel. A tu zrobić żelazo. Dobra, więc tak by to rozegrać, tak zrobić, żeby to się nie popsuło. Zobaczmy. No panie. Tu jest płasko, nie? Gdzieś z tej strony może? Będzie blisko, żeby taki port postawić. Można ewentualnie tą stal wywalać potem statkiem. Albo pociągiem. I nic nie widzę teraz, no. To bym to walnął. Właśnie tak właśnie, znaczy port to mogę tu walnąć, nie? Port zawsze z tej strony jakby coś. Ten tu. A gdzie się składuje tą stal? W magazynie zwykłym takim? Czwarty skład. Gdzie to jest? No, menu to ja dużo widzę. Fajnie. A, w tym. No jest. No dobra. To dzień dobry, bogacice. Witam was serdecznie. Zrobię tak. Plac budowy, czy to biuro budowy.
sypie sobie trochę spychaczy i tych takich dziwnych. To sobie zrobimy takie małe wyrównywanie. Mały chyba, nie? Czy na przyszłościowo brać duży? Nie będzie duży. Tak patrzę, jak tutaj będzie sobie dać ten port. Wypłynę tędy, dobra. Tylko dupa, będę musiał sobie stocznię postawić tutaj, w sensie doki, żeby sobie statki kupić. Bo tu nie ma jak dopłynąć. Nie ma jak dopłynąć z tej strony. To bym jakoś wtedy woził chyba nawet, nie wiem czy nie pociągiem, takim kruciakiem tutaj. Tak bezpośrednio wtedy z huty. Ja bym chciał to sprzedać. Jakiś elektrowóz, bo tu ropy nie ma, to bym sobie wtedy elektrowozem to targał. Tak jest chyba trochę szybciej. Czarna koparka. Połącz mi się z jednym, no. Spoko, spoko. Dzięki za pomoc mojej roboty zatem. Nie, dzięki bardzo. To by było tak.
cholerny kaszel. No, flota płynie. Umieniona będzie. Dobra. Czemu to nie zaczyna działać? Czemu nie chcą pracować? Nikogo nie ma w pracy. Bez sensu. Wszyscy pracują na basenie. Dobra, kiedyś zaczną. No, tutaj mamy to. Potrzebuję tak, kopalnię sobie żelaza. To na magazyn. Do tego bym to sobie potem zrobił na przeróbkę. Nawet tak. Muszę obrównać. No panie.
Za mało jeszcze. Nic nie widzę przez ten śnieg, już tak do dupy. Ewentualnie tutaj. Tutaj nic nie przyjdzie pod spodem chyba. No, to się nie, nawet tego nie obniży, tak? Świetnie. Dobra. Ach, huta, mogę tu walczyć. No. Proszę bardzo. To już mamy. Takie będzie połączenie potem tutaj. Dalej na eksport. Czyli Artur. Więc to już mamy. Teraz idziemy tutaj. Tu potrzebujemy prąd. Z węgla.
Gdzieś tutaj może. O tu. Płasko. Dajmy to tutaj. Mamy tutaj duży magazyn. Nic nie widzę. Może być. Dobra. Zakład przeróbki. Tak, z zakładu przeróbki ze dwa bym chyba sobie nawet zrobił. To tak, tak tam patrzyłem, na, tam na górze jak byliśmy w tych... w Salamsu właśnie. To ze dwa potrzebne. O, jest duży. Paliwo mam całe. O. Chyba ta. No. Dobrze. No jak tu? Styczeń. Mało jedzenia. Zbyt mało. Więcej pól. Wszędzie jest tak górzyście dość. Nie wiem teraz, czy tę górę na przykład sobie niwelować powoli. To byłoby dość śmieszne. Jak to cholerstwo? Czemu tu nikt nie pracuje? Nikt nie chce robić. Kurwa, znowu ciemno. A pierdziele.
do roboty czy coś. Zaś te autobusy jeden za drugim jadą, no. Trzeba mieć ten końcowy przystanek, kurde. To by to działało. Czyli bezrobocie teraz strzeliło, tak? Jak poszli. Na autobus, dobrze. Tam do żwirowni, 15 ludzi. Dobrze, trochę brakuje. Czy one pełne tak po prostu w koło jeżdżą? Ja pierdzielę. Ale to jest do dupy. No, to pasażerowie pychali. Dwóch robotników. Kuźwa, pasażerowie. Dwóch starczy. Dobra. Idziemy tu po węgiel. Więc sobie chyba też dwa przeróbki. Zakłady. Co tam, Artur, słuchaj, co powiesz, co u ciebie? Po roboty. No nie, dobrze. Wciąż się teraz nie chcę połączyć.
No. Czujność, dobrze. Gdzie mi to jeszcze? Gdzie jeszcze to jest? O! Jeden zakład przeróbki. Meka Minokushi. Czołem, link za followka, czyli dzień dobry. Dzień dobry. To było tak. Jeden. Dobry wieczór, dobry wieczór. To zrobię drugi. O. No, ciemno jak w dupie. Weź tam złap za ulicę, no. Ech ty. Poczekam na dzień. Nie.
To nie, to inaczej. Taka sypna górka. Nie będzie. Dawaj no. Nie. Dobra. Tu już jest poprobione. Macie domek. A tu będzie syf w tym mieście. Rzut miasta tu jest. Super. Tu mamy hutę stali. Dobra. W sumie tu kochos można to zrobić. Najpierw potrzeba mu też wodę. Ścieki. Kurde. Ech ty, nie lubię tego robić. Drogi jak skurczysyn.
Dobra. Ale zarabiam pieniądze, jakby nie patrzeć. No, 500 000 zarobiłem na eksporcie. Jak tylko nie wydaję pieniędzy na głupoty, to jakoś to działa. No i zbudowali. O, widzisz? Kamieni trochę brakuje, widzę. Teraz ludzi. Tak w kratkę to działa, ale działa. Dobra. O, siejemy. 0,5 tony. 3 tony. No, na styk. Dobra. Tak nie będzie działać bez prądu w sumie. No właśnie. Może jednak prąd najpierw. Autobus jeszcze. To.
Dobra, już tak zrobimy. Teraz tak. Taki tutaj dworzec. Taki tu przystanek jeden. Taki tu może drugi. Zapytak? Nie. Ma się, że popsuję tutaj. Będzie wygięte, trudno. Jak poszli? Może kolejny. To jest spierdzielać. Tu bym dał jeszcze też końcowy.
Jeszcze jeden na końcu. Piękne połączenie, bardzo ładne. Tu. 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 Obrócimy jakoś tu. O Jezu, nabrzdżone tego tu jest. Ech. Tutaj trzeba coś dojechać. I tu bym chciał. O, być. Powinno być git. Dobra. Trochę autobusów. Stacja benzynowa. Tak potrzebuję, kurde, dobra. Elektrownię. 500 000 za elektrownię węglową. Kurde, blade. Ty, drogie.
Cześć Tristis. Pożegnać. No do 19 może. Live'ik sobie zrobimy. Nic, nie widzę po prostu. Tak, i wodę pitną jeszcze trochę z tej. Dobra. Nikt nie przyjdzie pewnie, ale... Nie ma wody już, dobra.
Jeszcze jedną potrzebę, tak, tu jedną. Tę drugą może. Może nawet pompę tu walnę. Dobra. Woda jest. Co do prądu. Na razie tak, żeby chociaż działa stacja benzynowa. No. Rób prąd. Co słychać w innej części świata? Duży przyjechał, zaraz upłynie. Wbijam wszystko. Wszystko żłopią, dobrze. Szpital. Widzę, potrzebny jest szpital w tym miejscu. Bardzo proszę. Na szybkości. Ten jest tańszy. Cholera. Nie mogę podnieść. No tak trzeba będzie zrobić. Mądrych ludzi nie mam, czekajcie. Dobra. Dzień dobry, Celachim. Dzień dobry. No tak nie, ale równo wyszło.
jeszcze tutaj, a to potem. Nie, kupiłem. Kupiłem, normalnie kupujesz. Dużo tu mądrych ludzi. Niech pracują w szpitalu mądrzy ludzie. Przecież, no to obok wstawię może? Helikoptery? Nie, bo są druty. Dobra, dupa. O, rośnie. Nie, nie ma płodów rolnych. Za mały tutaj mam ten. Więcej pól. No dobra. Jak tutaj... Co opaki działa tam? Dalej pracują jakby chcieli, nie mogli. Da to sobie radę. Dobra. Ludzie są. O, prąd mamy. No dobrze. No, tak. A, bo wiatrak tutaj działa, dobra. Kto to jest? Tankują, dobrze. Trzeba tu prąd dać, zatem jest. Jezu. Nienawidzę. Czemu nie mogę położyć tych, połączyć tych do ścieżek? Po prostu to jest... Tak upierdliwe. To by szło na miasto. Za blisko siebie. Na drugiej stronie nie wcisnę inaczej. Może dwa starczą tutaj.
takie coś. To bym miesza jak wiadrem tutaj. Dobra, zobaczymy to. Jakoś trzeba, kurde, zapalić to miasto. Ładne to nie jest. Dobra, nigdzie nie jest za dużo. Bardzo ładnie. To muszę. Prąd jest. To potrzebuje chyba wysokie napięcie. Takie coś.
Dobra. I wytargam sokie górą. Dobra. Coś tu jest. Teraz musimy węgla walnąć. Tego potrzebuję autobusów. Tyle jazdy. Teraz tak. Tu. Tak sobie zaczniemy. No, jakoś tam jedzie. Już po 19. To jeszcze może trochę, bo ja dobrze ten. Nawet się git gra. Nie. Jeszcze ścieki muszę zrobić. Dobra, zrobię to. Osiemset tysięcy, Jezu.
Co do ścieków, to kurde. Nie wiem, jak to zrobić. Właśnie ścieki zapełniły. Może tu. Tu się hałda wysypała, widzę. To blisko. Tutaj trzeba. To naukowcy te miliony monet. Się kolejka zrobiła teraz. Zaś wszyscy zaczęli pracować w szpitalu. O, widzę, muszę kupić jeszcze ten, kurde, sklep. Nie mam pieniędzy. Nie będzie ten. Węgiel się skończył. Nie. To nie wiem.
No. Co jest? Dziękuję. Jak ruszyli tłumnie do sklepów? No, wody nie ma. Po co ma woda w sklepie? Czemu to się tak źle snapuje? No i ścieki. Drogi jak skurczysyn. No, dobra, płynie duży. 300 tysięcy paliwa. Te masa. Ropa, mam nadzieję, że ropa wpłynie teraz. Bo na masę będziemy czekać. Nie da się, jak widzę, spokojnie. Bardzo dobrze. To się cement z betonem zrobi kiedyś. Tak, ścieki. Dobra, na ścieki to już mi się nie chce tutaj robić. Już na razie dzisiaj, jeśli chodzi o ścieki, to na razie nie. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że się podobało. Czy tak się potem zrobi te jedzenie. Czy coś. Bez pasko. Chyba tak. No. Także na dzisiaj byłoby na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Do usłyszenia. I zapraszam. Na jutro!